Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy surówkę obiadową z młodej kapusty, z bardzo fajnymi, również świeżymi składnikami. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda i ją wypróbujecie. Ja już przestaję mówić i zapraszam na przepis. Do przygotowania naszej surówki potrzebujemy jedną główkę młodej kapusty. Wystarczy ją oczyścić, przepłukać, rozkroić na pół, wyciąć głąba. A robi się to w ten sposób. Nacinamy z jednej strony pod kątem, z drugiej strony pod kątem i głąb cały nam odchodzi. Przy młodej kapuście nie musimy starać się, aby ją bardzo mocno szatkować, ponieważ jest młoda, jest delikatna i będzie fantastyczna, nawet grubiej pokrojona. Najbardziej pracochłonną część przy robieniu surówki mam już zrobioną. Teraz będziemy dodawać kolejno poszczególne składniki, takie jak koper na przykład, jeden pęczek świeżego kopru, drobno posiekanego. Przy kapuście młodej odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ te dwa składniki bez siebie naprawdę nie mogą istnieć. Do tego dorzucamy paprykę żółtą, zieloną, czerwoną. Trzy rzodkiewki pokrojone tak dosyć grubo. Do surówki dorzucamy jeszcze jednego świeżego gruntowego ogórka. Pół młodej cebuli pokrojonej w drobną kostkę. Dodamy również odrobinę marchewki. Następnie idzie sól, sporo pieprzu, odrobinę oleju, nie za dużo. Następnie odrobinę octu spirytusowego. Możecie zamiast octu użyć cytryny bądź jakiegokolwiek innego octu, jaki lubicie. Tu już na sam koniec dodamy cukier, tak gdzieś około 2 łyżeczek. Teraz całość wystarczy dobrze wymieszać. Surówka jest wymieszana. Teraz wystarczy tylko spróbować. Wspaniała. Ale ja dodam jeszcze tylko odrobinę octu. Lubię bardziej kwaśną. Mam nadzieję, że przepis na surówkę obiadową z młodej kapusty, ze świeżym koprem, świeżymi warzywami przyda się Wam. A jak już zrobicie, dajcie jakiś komentarz. Łapka w górę, mile widziana. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.